Audycja zawiera lokowanie produktu. Dzień dobry, Maciej Dobrowolski, samo południe jak zawsze. Co robię? Tak, kłaniam się nisko. Bardzo dobra odpowiedź naszych słuchaczy. Państwo nie wiecie, że ja tak się bez przerwy kłaniam nisko, a w związku z tym, że jestem w wieku prawie podeszłym, to już kręgosłup mam absolutnie rozjechany. Dzień dobry. Dzień dobry, ale nie wierzę w ten pana wiek. Kręgosłup. Ale wiecie państwo, dlaczego ja to do was mówię? Bo wy też na tym pracujecie. To też jest elementem waszej pracy. A kto jest dzisiaj moim gościem? Dorota Białkowska, aktorka musicalowa, reżyserka, instruktor śpiewu, współzałożycielka Białostockiej Akademii Muzykalowej i Bartek Łochnicki, który jest aktorem śpiewu, instruktorem śpiewu, także współzałożycielem Białostockiej Akademii Muzykalowej, czyli w miejsca, w którym nie tylko się śpiewa, ale też trzeba i pograć, a w związku z tym i ten kręgosłup też musi popracować. Tak, dbamy. No to już proszę, jak ładnie, prawda, tutaj ogarnął. Wybrnęliśmy zjawisko. Wszyscy zdecydowanie. Ja nie mogę obiecać, że będę dzisiaj się zachowywał w sposób przyzwoity, ponieważ macie państwo przed sobą filiżanki z cappuccino, a że ja lubię kawę straszliwie. Ja mogę się podzielić. A popełniłem tym, a czym to się pani będzie dzielić? Z takiej małej filiżanki? Ja muszę mieć pół litra kawy. Lubię się dzielić, to nie. Pół litra nie mam. Porządliwie będę na państwa kawy się przyglądał. Białostocka Akademia Muzykalowa. Zanim do niej przejdziemy, to takie pytanie, na które wierzę, że nie zabijecie mi ćwieka i odpowiecie tak jak trzeba. Co jest waszą życiową pasją? Taniec, śpiew, choreografia, praca z dziećmi, aktorstwo, reżyserowanie. Któraś odpowiedź była zła? W zasadzie wszystkie były dobre. No właśnie. Tak naprawdę. Bo w tym musicalu tak jest, że to są te dziedziny razem zebrane. I można się po prostu spełniać w nich wszystkich. Tak jak opera jest syntezą sztuki, prawda? Bo jest właśnie taniec, czyli balet, śpiew, no i jakaś tam gra, tak samo w musicalu, prawda? Też, tak jest. Wasz ukochany musical, na którym wyrośliście, w ogóle macie coś takiego? Mamy. Szczerze mówiąc, mnie zawsze intrygował West Side Story. Jeszcze ten taki dawny z 60-tych lat, który poznałem oglądając go w telewizji, prawda? To jest wspaniała muzyka. Potem był Grease, a potem to już poszło. Potem to już wyrobicie. Pani Dorota, a pani też tak bardzo popowo podeszła do tematu, tak jak pan Bartek? No bo to jest coś, co możemy sobie gdzieś tam otworzyć na wszystkich YouTubach, włączyć dużo stacji telewizji, dużo może nie, ale niektóre stacje telewizyjne i zobaczyć, a pani może mi zaraz zarzuci jakimś takim musicalem, który był wystawiony w teatrze w południowych Włoszech 72 lata temu. Ja pamiętam, jak w liceum chodziłam do takiej akademii muzykalowej, ale w Gdańsku. To był zespół taneczno-wokalny. Aktorstwa trochę tam brakowało, ale pani instruktorka tańca pracowała też w Teatrze Muzycznym w Gdyni i wzięła grupę naszych takich tych starszych słuchaczy na spektakl Hair. No i to było coś. Po prostu jak ja zobaczyłam ten spektakl, ten klimat. Myśmy weszli do teatru od zaplecza, czyli od wejścia tego służbowego. Mogliśmy zobaczyć aktorów, te garderoby. Potem poszliśmy na spektakl i ja marzyłam wtedy, żeby tylko stać w kulisie i móc sprzątać w tym teatrze, żeby tylko tam być, w tej atmosferze. I wtedy już przepadłam. I potem jeszcze studiowałam biologię też na Uniwersytecie Gdańskim, ale cały czas myślałam o tym, żeby śpiewać, żeby zdawać do studium wokalno-aktorskiego. No i w końcu się udało i zostałam tam na kilkanaście lat w teatrze. Studium wokalno-aktorskie? W tamtym miejscu się pani nauczyła profesjonalnego podejścia do czegoś takiego, co nazywamy musicala. Co jest musicalem, to zaraz do tego wrócimy. Studium? Do tego potrzebne jest studium? Nie wystarczy talent? Nie. Ciężka praca. Ciężka, wytrwała praca. To były 4 lata naprawdę. Ja myślałam, że ja połączę to z innymi studiami. To się w ogóle nie udało. Musiałam brać dziekankę na innych studiach. Potem jakoś to łatać, ale to wymagało ode mnie zaangażowania od 8 rano do 22 non-stop. Na prozie, wierszu, zajęciach aktorskich, wokalu, balecie, tańcu charakterystycznym. Mnóstwo jest po prostu tych przedmiotów w Gdyni. Co było wspaniałe, ja się bardzo tam spełniałam. Zresztą dalej tęsknię tam, za tamtym miejscem. A co panią przywiało do Białegostoku?
Życie, losowe sprawy. Rozumiem. Tak, prywatne. Czyli nie jest pani miejscowa, ale od jakiegoś czasu już pani próbuje złapać ten klimat Podlasia. 10 lat. 10 lat i złapałam klimat Podlasia. Uwielbiam to miejsce. Panie Bartku, złapała pani Dorota? Na pewno. Ja tak jak patrzę na Dorotę, to tak jakby była tutaj od zawsze. Tak naprawdę. Ale nie mówi dla. Nie mówi. No, może jeszcze się nauczy. Nie mówi. Ja też nie mówię. Ale myślę. No jak to? Ja ministra Piątkowskiego parę dni temu zapytałem o to, dlaczego on nie mówi dla. No nie mówi. To znaczy, słowo dla... W tej formie białostockiej dla. A, okej, okay, dobra. No to w tej formie nie mówię. Ale już tak, mówiąc zupełnie poważnie, Białostocka Akademia Muzykalowa powstała 5 lat temu, czyli w połowie już aktualnej pani drogi, mniej więcej 5 lat temu, niecałe 5, zaraz będzie 5. 5 lat temu, ale w ogóle skąd? Bo to w waszych głowach, w dwóch głowach moich dzisiejszych gości, to gdzieś tam się złożyło, czy jeszcze był to splot innych wydarzeń? Nie, to było jeszcze kilka osób, które miały podobny pomysł w głowie. U mnie to było spowodowane tym, że mam córkę, teraz już ma 10 lat, wtedy miała 5. Ja szukałam dla niej czegoś takiego w Białymstoku, żeby to połączyć, bo wiedziałam, że i tańczy, i śpiewa, i ma zapędy aktorskie, zdecydowanie. No i nie znalazłam. Potem, pracując jako aktorka w Białymstoku, współpracowałam z Operą Filharmonią Podlaską, z Teatrem Dramatycznym współpracuję nadal. Chciałam być niezależna, bo wiedziałam, że moje losy zależą od reżysera tak naprawdę. A nas jest dużo aktorek. No i nie zawsze człowiek się znajdzie w tej obsadzie wymarzonej. Jak czasami każdy aktor, dokładnie ma te przestoje, że nie gra kilka miesięcy. I ja już doszłam do takiego wieku, do takiego myślenia, że chciałam być niezależna i mieć coś, co będzie zawsze, no zawsze, gdzie będę mogła się spełniać właśnie, bo bardzo dużo zaangażowania ta akademia kosztuje i bardzo to lubię. I wtedy nie tęsknię, nie mam jakichś, nie zapadam się, oj nie gram teraz, oj nie wybrali mnie do roli. Nie, robimy spektakl z dziećmi, które dają nam tyle energii, mają w sobie tyle pasji, ja mam pasję, więc my się nawzajem wymieniamy. Oni są szaleni czasami, po prostu jest różnie. Ile osób dorosłych tworzy Białostocką Akademię Muzykalową? To jest około 10 osób, prawda? Tak, nas dwójka i jeszcze 8 instruktorów. I tak naprawdę cieszymy się, że możemy przekazać tę wiedzę, którą zdobyliśmy podczas naszej pracy w różnych teatrach, ja głównie w Białymstoku, w operze, Dorotka troszeczkę w większym zakresie, bo też grywała w różnych serialach, w reklamach też często bierze udział, więc też ma doświadczenie z kamerą. I to, co my nabyliśmy podczas tej pracy, podczas tych wielu lat, chcemy przekazać młodym, żeby też nie popełniali różnych błędów, żeby przestrzec ich przed jakimiś takimi różnymi sytuacjami, które mogą wyniknąć w trakcie pracy nad spektaklem, nad rolą, żeby po prostu ta praca u nich była lepsza, efektywniejsza i szybsza. O Białostockiej Akademii Muzykalowej rozmawiam dzisiaj z Dorotą Białkowską, która jest także aktorką muzykalową, reżyserem, instruktorką śpiewu, a także z Bartkiem Łochnickim, który jest i aktorem, i śpiewakiem, i instruktorem śpiewu. I kim jeszcze tam w tym jest? Bo sprzątamy na pewno też naszej akademii. Gram na skrzypcach również, także tak, studiowałem jeszcze na Politechnice. 4 lata budownictwa, 2 lata elektroniki. Straszne. No ja i poszedłem na Akademię Muzyczną w końcu. No to wreszcie, jakoś tak zrehabilitował się pan. Znalazł tę drogę w końcu, tak. Ale ja nie wiem, w ogóle przepraszam, tak się dzisiaj, ja tak patrzę na was jak z bratnią duszą, bo ja jestem dusza humanistyczna, choć skończyłem zarządzanie. Natomiast absolutnie nie rozumiem ludzi, nie jestem w stanie zrozumieć pasji do budowania, w pasji do tego typu rzeczy. Ale do biologii też nie, pani Doroto, jak nie jestem. Nie? Bo
absolutnie botanika nie, jest wspaniała. No, wow, ja dalej mam ochotę na bagno uciec. Zbudować wiele rzeczy też. To nie jest tak, że... Nie no, efekty już są fajne w budownictwie, no, ale tak. Zagłębiać się to są bardzo trudne studia, przecież matematyka, fizyka. Ale wy macie u siebie w akademii właśnie takich młodych ludzi, którzy właśnie w tym momencie albo za chwileczkę będą sobie takie same rozkminki nie tylko z rodzicami robić, tak, prawda? Są tacy. Bo właśnie, kto jest człowiek, jak nazwać? To uczestniczy w Białostockiej, jak słuchacze. To powiedzieć? To są słuchacze. O, słuchacze Białostockiej Akademii Muzykalowej. Tak. Kim są te osoby? Dzieci, młodzież, nie? Tak. I mamy już ludzi, którzy chodzili do naszej akademii przez te ostatnie lata. Są na przykład Kinga Kasiorkiewicz, jest na pierwszym roku w Akademii Muzycznej na musicalu w Gdańsku. Jest Ala Jerominek w studium wokalno-aktorskim na drugim roku. Więc to jest taka radocha patrzeć na to, że oni po prostu złapali tego bakcyla i idą dalej, że ta pasja będzie sposobem na życie. I w sumie o to nam chodzi trochę, nie? Kinga. Jak najwięcej dzieci zarazić. Przepraszam, wtrąciłem się. Kinga, o której powiedziałaś, sama napisała do nas, podziękowała nam za to, że pokazaliśmy jej musical, że ona tak do końca nie znała tego i przez nasze zajęcia ona poznała musical, zaczęła bardziej go jakoś tak w cudzysłowie studiować i się zdecydowała na te studia. To już tak, czujecie się czasami trochę jak takie matrony, które obsiadą na kanapie i tak te krynoliny swoje poprawiają, nie? Jeszcze, bo te dzieci coraz młodsze przychodzą. Aha, rozumiem, okay. Tych wypuszczamy i przychodzą młodsi, także my stoimy. A propos waszej pracy, ostatnim waszym dziełem jest musical o tematyce politycznej, nazywa się Pinokio. To był taki sucharek, żeby rozluźnić atmosferę. Tak. Pinokio. Co to takiego? Co to za spektakl? Co to za musical? To jest musical nasz autorski z muzyką Marcina Nagnajewicza. Z tekstami Dorotki. Z moimi tekstami i twoimi trochę. Bartek zagrał Geppetta w tym musicalu. No i nasi najmłodsi słuchacze. Pierwsza grupa. No to nie najmłodsi, bo najmłodsi to Bamisie. No dobrze, także... dobrze. No, tak, tak, ale najmłodsi. Pracowali naprawdę wytrwale i... A co znaczy najmłodsi? Przepraszam, najmłodsi to ile lat? 7-10. No ale mamy jeszcze jedną grupę, taką, jeszcze młodszych, tylko że oni mają, ta grupa ma zajęcia raz w tygodniu, po godzinie, to są przedszkolaki. Bamisie, nasze słodziaki, tak. Ale ich do Pinokia nie zaangażowaliśmy, w takim razie powiedzmy jeszcze o Pinokiu. Tak, Pinokio powstawał w ostatnim naszym sezonie warsztatowym. Na bieżąco pisaliśmy te piosenki, potem powstawała choreografia. Choreografem jest Emilia Jarosz. Ja wyreżyserowałam to, napisałam scenariusz, oczywiście go tak trochę rozbudowałam, lekko zmieniłam pod dzieci, żeby było dużo ról dla dzieciaków, żeby każdy miał zadanie, żeby mogli się spełnić, doświadczyć nowych rzeczy, rozwinąć swój talent. No i na tej scenie to jest bardzo wymagające, bo tak, trzeba łapać światło. Trzeba było nagrać demówki w radio i trzeba potem, bo tylko piosenki jakby były nagrane, więc trzeba było mówić. Nie było mikrofonów. Cały czas nad tym pracujemy, nad dykcją, nad tym, żeby partnerować sobie na scenie, żeby w choreografii trzymać swojego miejsca, pójść po rekwizyt, przygotować sobie ten rekwizyt przed spektaklem. Więc to jest dla nich czasami się zastanawiam, czy nie za dużo, ale oni sobie radzą, oni się w tym świetnie czują. Też ostatnio myślę, że za bardzo poczuli się jak gwiazdy. Czasami mamy takie wrażenie, że już co teraz, jak oni już zagrali w musicalu swoim własnym, a inne grupy nie, to co teraz? I na pierwszych zajęciach, jak się pojawiliśmy po wakacjach, pani Kamila Wróbel-Malec, która jest instruktorką aktorstwa, zadała im pytanie, czy wiecie, co to jest pokora? I wszyscy po sobie. A co to? Nie, my nie wiemy, my nie wiemy. No więc było tłumaczenie, że prawdziwy artysta ma tę pokorę, żeby się całe życie rozwijać. No zrozumieli? Coś zrozumieli. Ale zaraz pobiegli na taras. No ale to dzisiejsze pokolenie, to oni tej pokory to nie mają, takie dzieciaki, to nie. Są takie dzieci u nas, że no lepiej przyswajają uwagi, które im mówimy, biorą je gdzieś tam, nie przejmując się, bo to nie chodzi o to, żeby zaraz wywoływać jakieś tam nieprzyjemne uczucia, ale to chodzi tylko o ten rozwój, żeby sobie potem lepiej radzić na scenie i przyjmują je dobrze i zapamiętują. Są takie dzieci. Tak, bo... W mniejszości, ale są. Innym trzeba powtarzać setki razy.
ale jesteśmy cierpliwi. No bo sami jesteście artystami, dlatego rozumiecie fochy, muchy w nosie i wszystkie tego typu inne rzeczy. Ja tam pokorna raczej, artystka. Ale jeśli mogę w ogóle tak się nazwać, bo mi te fochy, zawsze tak mówić. Rozumiemy te fochy tak zwane u innych, w sensie, że to się zdarza. Bo ja też nie cierpię raczej jestem tego. I unikam. Z tych pokorniejszych. W każdym razie to, że możemy im powiedzieć, że i pokazać, że trzeba przygotować rekwizyt przed wyjściem na scenę, przed rozpoczęciem spektaklu, bo potem jak się tego nie zrobi, to w trakcie nie ma na to czasu, a nawet jeśli jest na to czas, to może ten ktoś nie wyjdzie ze sceny nagle, żeby sobie przypomnieć. Nie można brać cudzych rekwizytów, jak ktoś przygotował, bo też a przestawiają oni to sobie lubią robić, bo się bawią po prostu. Tak. Przychodzą, scena jest ustawiona, przychodzą przed spektaklem i tutaj weźmie telefon, tam weźmie laseczkę. Tu mamy takie waty cukrowe na patyku, więc to jest świetna zabawka, ale potem do piosenki trzeba wziąć te waty. I wybiegają dziewczynki, które to biorą i okazuje się, że nie ma. Gdzie to jest? A już scena trwa. Więc to takie, no różne mamy takie sytuacje z życia wzięte, ale na tych przykładach, które się zdarzają u nas, my im tłumaczymy, że właśnie tak powinno się zrobić, żeby tych sytuacji uniknąć. Więc one się dzięki temu też uczą. Tak po prostu. Pani Dorota, zostało trochę tej kawy dla mnie jeszcze? Tam, tak, w tej filiżance? Ja chyba się jednak skuszę na ten podział. Proszę bardzo. Tak? Ale czy tak jak ja mam uzależnienie od kawy, to waszym uzależnieniem jest muzyka i taka praca, o której właśnie dzisiaj opowiadacie? Tak, ja mogę powiedzieć śmiało, że dzisiaj, że tak. Myślę, że tak. Może nie w takim stopniu jak u Doroty, ale uwielbiam to robić i ja jestem też troszeczkę może bardziej w cudzysłowie techniczny, bo też buduję scenografię na przykład. Właśnie to przez to budownictwo chociażby. A widzisz, przydało się. Wszystko się przydaje. Także wiadomo, robimy to w większości własnym sumptem. No i na każdym polu trzeba jakoś tam oszczędzać. I budowa scenografii jest to olbrzymi koszt, nie dość, że materiałów, to i wykonawcy, prawda? A jak już wykonawcę mamy znajomego, no to już jeden koszt umyka nam, prawda? Tak, ale z tym Pinokiem wyszło super, bo po premierze jakiś tak zupełnie niewinny komentarz na Facebooku: oj, jesteście tak daleko, ja w Holandii, a może byście przyjechali do nas? I pojechaliście. Tak, i pojechaliśmy, bo odpisaliśmy na ten komentarz, że słuchaj, czemu nie, jedziemy. Nie ma problemu. I tam się zaczęło cała organizacja, więc zdziwiliśmy się. Ale potem porozmawialiśmy z rodzicami naszej obsady. I wszyscy raczej byli pozytywnie nastawieni, więc też zaczęliśmy się organizować. I super to była przygoda. A co teraz? Teraz myślimy o kolejnej oczywiście premierze. Z małymi, tak? Z małymi, tak. Mhm. Bardzo chcę wziąć kolejną książkę, bo to jest też ten taki proces, który mnie pasjonuje, mnie to wybieranie. Robiliśmy Anię z Zielonego Wzgórza. Potem był Pinokio, teraz Magiczne Drzewo, Czerwone Krzesło. Też taka przygodówka, w której głównymi bohaterami są dzieci. To jest ważne, musi być dużo ról. Super, tutaj będzie też dodatkowa przygoda i spotkanie z autorem. Także, no bo w tych wcześniejszych książkach już one były stuletnie książki, więc o prawa autorskie nie trzeba zabiegać. Tu będzie większa przygoda, ale zobaczymy, jak to będzie. Gdzie mieści się Białostocka Akademia Muzykalowa? Na Wesołej 18. Bo u nas jest zawsze wesoło. Tak, w starej restauracji Kaunas. A gdzie was można zobaczyć? Gdzie można nas zobaczyć? W Nieteatrze będziemy grać Pinokia w tym sezonie. W październiku, prawda? W październiku. 17-18 października gramy. Także... To w takim razie trzymam kciuki za tego Pinokia i trzymam kciuki za to Czerwone Krzesło. Magiczne drzewo czerwone krzesło. To jest lektura, prawda? Tak. Ale fajna. Chętnie czytają. Też ja się dopytuję dzieciaków.
żeby to było coś, co ich też będzie kręcić, to jest ważne. Czy jak ktoś nie zdążył się do was zapisać na początku, bo to już jakby to wszystko wystartowało z nowym rokiem szkolnym, to jeszcze te dzieciaki białostockie i z okolicznych miejscowości jeszcze mają szansę, czy już trzeba czekać do kolejnego sezonu? Nie, zapraszamy. Jeszcze mamy dni otwarte tak naprawdę. W tym tygodniu jeszcze do piątku mamy dni otwarte, ale nawet jeśli ktoś nie zdąży na te dni otwarte, to też zapraszamy w każdy... To będzie miał swój prywatny dzień otwarty. Przyjdzie na zajęcia. No, zawsze te pierwsze zajęcia są próbne. Można zobaczyć zupełnie bez zobowiązań, czy się podoba. No bo to jest też specyficzne środowisko. Ale przesłuchujecie wtedy takie dzieci, każecie im mówić wierszyk, jak to wygląda? Bardziej zaśpiewać. Tak, ale to też jak ta osoba, to dziecko, czy ten młodzieniec zaśpiewa, to podczas rozmowy też widzimy to, jak on się zachowuje i po tym można ocenić. I później w trakcie pracy widzimy, czy robi postępy, czy nie. Tak, mamy teraz też grupy początkujące dla stawiających pierwsze kroki w musicalu, także... To ja bardzo wam dziękuję. Ja bardzo, gdybym przyszedł na taką rozmowę pierwszą, to prawdopodobnie bym zrobił to, co żeśmy sobie robili w ogólniaku w klasie humanistycznej, podkreślę. Wtedy była strasznie duża moda zapoczątkowana przez powrót Ordonki do łask. I na to kino przedwojenne i myśmy ciągle chodzili sobie w ogólniaku, po korytarzu, jedna do drugiego mówiliśmy, Waldi, kochasz, kocham. To skąd to jest trendowata przecież, no. Czyli powieść o problemach dermatologicznych. Czyli musical trendowata. Teraz. Trzeba było. Dla młodzieży jak znalazł. Ale mamy teraz grupę dorosłych w ogóle. Najwięcej ludzi przyszło do nas, do najmłodszych, tych bamisi, tych malutkich dzieci. I dorośli w ogóle, pani higienistka dentystyczna. Wszyscy wczoraj powiedzieli, że przyszli tu, bo nie spełnili swoich marzeń o musicalu. I po prostu wielka grupa. No to zasugerowałem wam trendowatą. Super. Ale jakbyście walnęli taką trendowatą. Myśleliśmy o Chicago. Ja jednak będzie trendowata. No dobrze. To tak po Podlasku. Tak jest. To dla państwa mówię dziękuję. Dziękujemy dla pana. Bardzo serdecznie. Łyka, czy nie? Zobaczmy tego. Pan nic nie ma, pani to, pani żartuje z taką propozycją. Ja już wypiłem. Także. Z taką propozycją, no błagam. No i poszedł ostatni łyk. No tak, no jak... Pan nie chce. No dobra, no to nie chcę. Dorota Białkowska była dzisiaj państwa gościem. Aktorka musicalowa, reżyserka, instruktor śpiewu, współzałożycielka Białostockiej Akademii Muzykalowej, a także Bartek Łochnicki, aktor, śpiewak, instruktor śpiewu i współzałożyciel i scenograf. Zapamiętałem. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Audycja zawiera.